I oto, proszę Państwa, przeteleportowaliśmy się do Ursus Ratusz. Czy tam urządzielnicy, jak to woli. Nawet ile to jest Ursus Ratusz, jeszcze z myślnikiem po środku. Tak czy siak, jesteśmy na stacji 9577. Stacja działa, więc na bogato, nie to co poprzednia stacja. Jesteśmy tutaj, mamy nasz rower. W końcu wyszło na to, że tylko go napompowałem, bo pompka to się już nawet nie musiałem zbytnio duszyć. I w teorii koło jest napompowane. Przerzutki nie działają, ale to trudno we Turillo. I jedziemy sobie stąd. Dosyć długą trasę wam teraz powinno się wyświetlić. Co dużo mówić. Lecimy dalej, bo mamy jeszcze dosyć dużo trasy przed sobą. Teraz będzie oczywiście z innej perspektywy widok z kostki. Wydaje mi się, że rower się wypożyczył. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Wizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Wizonosz poza prawem, nawet Rillo. Dziś jedziemy dalej naszą trasą, czyli przez Warszawy. Właściwie jedziemy od Ursusa, tak jak mówiłem, do Rembertowa. Dziś mamy odcinek z Faktory Ursus do ulicy Gizów w Warszawie. Przy okazji zobaczycie, gdzie jest. Nie mam na temat tej ulicy ciekawostek, postaram się znaleźć je na kolejne, ale od razu przechodzimy do konkretów. Trochę inaczej będzie wyglądać w tym roku seria Poza prawem, ponieważ będę jeździć, tak jak widzicie, mamy podgląd na moje nogi i oczywiście na podgląd główny, gdzie mamy trasę, ale co więcej, będę wam opowiadać o miejscach, w których przejeżdżamy. Tak jak na przykład mamy obok Faktory. Ja się dowiedziałem tutaj ciekawostek na przykład, bo nie wiem czy wiecie, Faktory, jako taka sama firma, została założona w roku 1996 roku i jest to hiszpańska firma, co ciekawe. I w Polsce się pojawiła dopiero w 2002 roku i właśnie tutaj, na Ursusie, to było pierwszy Faktory, który się pojawił w Polsce i przy okazji na Warszawie, tak już na to wychodzi. W 2002 roku, coś mnie to trochę mówi, to był pierwszy tego typu sklep w ogóle Warszawy, taki z ubraniami wielobranżowej w ogóle. No i co tu dużo mówić. Dosyć ciekawie tutaj się to rozwiązyło. Rozciągnęło, jak widzicie. Nie wiedziałem, że to jest hiszpańskie, tak? To akurat mogę wam powiedzieć w 100%. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, jedziemy, jak widzicie, tutaj trasą dalej. I przed nami jest pewna ulica, którą możecie znać, możecie nie znać. To zależy od was oczywiście. Jest to ulica Aleja 4 czerwca 1989 roku. Lub też przez niektórych nazywana, na przykład przeze mnie, jako Lazurowa po prostu, bo to, wiecie, się ciągnie od Lazurowej i dla mnie to jest Lazurowa. Zresztą w wstępnych projektach ta ulica się nazywała Nowa Lazurowa. I tak, jeżeli ktoś nie wie, co to jest za ulica i co to ona w ogóle ma wspólnego, to jest średnia obwodnica Warszawy. Tak, to jest brane pod uwagę jako obwodnica Warszawy. Było wbudowane. Było już w planach w 2015 roku. I moje książki kiedyś wam je pokażę. Tam jest mnóstwo rzeczy, które nie zostały zrealizowane, a mają powstać w Warszawie. No i to właśnie jest średnia. Najbliższa to jest droga ekspresowa, która będzie się ciągnąć. No nie uwierzycie, jak wam powiem gdzie, więc na razie o tym nie będę mówić, ale jest taka trasa, gdzie będzie się ciągnąć przez środek Warszawy. Ta część od lotniska nam się ciągnie. Tak czy siak. Nie wiadomo oczywiście kiedy. Ta droga, tak jak mówiłem wam, się miała nazywać Nowa Lazurowa. Znajduje się aktualnie na Bemowie, Włochach i Ursusie. Jest ona obecnie na otwartym odcinku Aleje Zolińskie Połuczyńska i dojeżdża już do osiedla Górzewska, więc jest dłuższe, bo tutaj jest nieaktualne dane z tego co widzę. Okres powstawania to jest 2011-2016, mniej więcej bym powiedział. I w idealnie ma się być do trasa z trasą Samolena Wolica. Nie kojarzę tej trasy, powiem wam szczerze, będę musiał znaleźć coś na ten temat. I ma się kończyć na Bemowie w Bernerowie. Tam ma się łączyć z nową obwodnicą
Warszawy, która będzie się ciągnąć od Mostu Północnego, gdzie będzie prowadzona droga szybkiego ruchu, nie ekspresowa, ale po prostu droga szybkiego ruchu, łącząca się z nowym węzłem wyjazdowym prosto na Gdańsk i Gdynię. Tak, jest dosyć dużo nowych dróg i będzie się oczywiście łączyć z tą częścią obwodnicy, której na razie jeszcze nie ma. Więc jak sami widzicie, infrastruktury drogowe dookoła Warszawy, tak jak same kolejowe, jest niezliczona i o tym moglibyśmy zrobić sam odcinek polityczny, z czego jeżeli jesteście ciekawi, możecie napisać w komentarzach, jeżeli tak. Zresztą to nawet nie jest taki pomysł, abyśmy zrobili odcinek o tym, jak ma zostać przebudowana nawet sama linia średnicowa w Warszawie kolejowa. To jest odcinek na samą właśnie część historyczną, jakbyśmy znaleźli jeszcze parę osób, z którymi byśmy mogli pogadać na ten temat, to sądzę, że to byłby nawet dosyć ciekawy odcinek. Możemy na ten temat pomyśleć, póki co o odcinku 10 będziemy mówić o Trzaskowskim i o tym, co aktualnie już mu się udało zrobić, albo właściwie nie. Długość tej ulicy, nie tej, którą teraz jedziemy, to jest 3200 metrów. A propos, ulica, którą teraz jedziemy, to mogę wam powiedzieć, bo mam podgląd. Ja dzisiaj tutaj zupełnie inaczej te odcinki będę robić, więc no. Jedziemy wzdłuż torowiska, jak może zauważyliście. Jedziemy ulicą Świerszcza. Świerszcza, dokładnie. Dobrze wiem, żeby nie było problemów. I dojeżdżamy do stacji kolejowej. Tak, dojeżdżamy, czy już posadziłem? No, powiedzmy, że niedaleko tam zobaczymy. Dobra, najpierw wam powiem na temat ulicy Świerszcza, bo to też jest ciekawa ulica, no. No, poczekajcie chwilę. W ogóle w tle oczywiście, jeżeli nie wiecie, słuchamy muzyki z Little Big Planet. To jest utwór, którego nie skończyliśmy w ostatnim odcinku. Dobrze. No i tak, co tu dużo mówić. Ulica Świerszcza znajduje się we Włoszech. No to chyba nie jest takie złe, no. Przy przystanku kolejowym Warszawa-Włochy, o którym za chwilę wam opowiem. Nie jest jako przedłużenie ulicy potrzebnej, ale halo, możecie mi jakieś tutaj ciekawsze rzeczy? O, no, proszę bardzo. Długość tej ulicy to jest 2 km i 600 metrów. No to taka, powiedziałbym, że dosyć ciekawa. Zakres domów to jest od 2 do 102. Okej, okay, ciekawe. To jest chyba w ogóle strona, na której mogę znajdować informacje na temat ulic w Warszawie. Okej, okay, dobra. I czy coś ciekawego? Kończy się ślepo przy linii kolejowej Warszawa-Gdańska, Warszawa-Gołąbki. Końcowy odcinek jest wyłączony z ruchu kołowego. Okej, okay, tego nie wiedziałem, będę szczery. Tej ostatniej ciekawostki nie byłem świadomy. No i jak widzimy, dojeżdżamy do przystanku, a właściwie już jesteśmy przy stacji Warszawa Włochy, PKP. To jest dosyć ciekawa stacja, o której właśnie teraz chciałem powiedzieć. W ogóle przed nami tylko jest ostry zakręt jeszcze w tunel, ale zanim o tym, to tak. Tutaj do tej stacji przyjeżdżają trzy pociągi linijne. Jak jest teraz aktualnie, to wam nie powiem. Jest to tak, R1 z kolei mazowieckich, z Warszawa Wschodnia do Skierniewice. Nie wiem, narobić tu błędów, proszę bardzo. R3, w którym często jeżdżę, z Warszawa Wschodnia do Kutno, Sochacze, w Błonie, takie tam kierunki. I S1 do Otwocka, z Pruszkowa do Otwocka. S1 to w ogóle jest jakaś odjechana trasa, tak poza tym, jeżeli mamy czy... O, już skręciliśmy, tak poza tym, skręciliśmy w ulicę, jeżeli nie wiecie, to jest Globusowa. To jest właśnie tutaj, jak widzieliście, jest taki tunel się wyłania, z tunelu ta ulica. To jest bardzo właśnie ciekawe, bo ta ulica Globusowa, wcześniej tu było skrzyżowanie ze światłami, sygnalizacją kolejową, przejazdem kolejowym po prostu, i dojeżdżała do tej stacji WKTka. W sensie wtedy to się nazywało EKD, ale tak czy siak WKTka tutaj dojeżdżała. Nie pamiętam dokładnie, co ona tutaj robiła. Ona jakieś miała tutaj dziwne triki, na temat tego jeszcze muszę poczytać, bo to jest ciekawe, co ona tutaj właściwie robiła. Natomiast jeżeli mam być szczery, to właśnie zrobili niedaleko, niedawno ten tunel, i dzięki temu, że przybudowali tutaj tę stację i zlikwidowali faktycznie tę WKTkę tutaj jak jeździła, to właśnie nasz powstał przejazd dołem i zlikwidowali tą trasę. Jedyne, co zostało po WKTce, to taki chodnik i jest gdzieś tam napis jeszcze EKD zostało, więc jakby coś, to coś tam jeszcze możecie w teorii znaleźć, no ale, ale to nie, nic dużego. To jest stacja nazywana przez PKP, mam nadzieję, że wiecie, jak się nazywają, jako dworzec aglomeracyjny. Chyba, nieważne. Co ważniejsze,
Właśnie tak jak mówiłem, mam do połowy lat 60. Tutaj była też stacja Warszawa, Włochy, EKD. No nie ma aktualnie takiej stacji już. A później no, przebudowali to i jest jak jest. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że są co prawda tutaj dwa perony, ale są trzy tory, na których fizycznie możecie wysiąść. Okej, no i tak, widzę, że mamy autobusik. Byłem już dobry i go nie chciałem wyprzedzić, jak możecie zauważyliście. O, i poza tym ruszył dosyć szybko. Ja z tym autobusikiem tutaj się dosyć dużo dotoczyłem jeszcze, jak może za chwilę zobaczycie. Ogólnie to jest dosyć szybka trasa dzisiaj, bo jak widzicie już jada 25 na godzinę i przeciętna prędkość jest 18,5 km. Więc też całkiem nieźle. Przy okazji widzicie, jak pedałuję, jak jeżdżę. Tu jest ogólnie też poza tym przyjemnie, bo tu już jest ścieżka dowodowa pod tą trasą. Wracając do stacji Warszawa-Włochy. Tak jak mówiłem wam, są trzy krawędzie peronów, bo są trzy tory, dwa perony, no więc co tu dużo mówić. Nazwa zawsze była Warszawa PKP Włochy. A, słyszę, że tam już krzyczę w tym tunelu. Jej, jej, jej. Czy coś ciekawego wam tu mogę jeszcze powiedzieć właściwie? Chyba nie do końca. Z toru czwartego odjeżdżają pociągi w kierunku Warszawa Zachodnia z Warszawa Ursus. Z peronu drugiego... Z toru drugiego odjeżdżają z Warszawa Ursus Północny, czyli właściwie z Sochaczewa na przykład, do Warszawa Zachodnia i z toru trzeciego z Warszawa Zachodnia w kierunku Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Północny. Czyli słowem z toru trzeciego jadą wszystkie pociągi z Warszawa Zachodniej w kierunku pozawarszawskim. Tak bym to powiedział. Wyjeżdżamy już z tunelu. Jak widzicie, ja cały czas jadę 28 na godzinę, a tutaj już, żebyście nie wiecie, tutaj się jedzie już pod górkę, jak się wyjdzie z tych tunelów. Nie jest jakaś wielka górka, zawsze jak jeździłem samochodem, to myślałem, że jest o wiele gorzej. Jak widzicie, efekt sam, no, nie jest też tak tragicznie, ja jestem z tego bardzo zadowolony. No, ale... Ale nigdy nie lekceważcie górek, zwłaszcza jak jedziecie na rowerze z jednym biegiem, jak ja tutaj. Nie wiem, czy wam przypominać, ale nie miałem tutaj żadnych biegów, jak jechałem w tym miejscu. Dojeżdżamy do kolejnej ciekawostki, której nie wiedziałem zupełnie. Część z was na pewno, jak tutaj jeździ komunikacją, autobusem czy tramwajem, kojarzę, że to jest właśnie węzeł przesiadkowy, taki dosyć śmiały, wedle ZTM-u wygodny do przesiadania. Ja na ten temat się nie wypowiem. Natomiast wygodne przesiadki to się nazywa dla nich. No, tak czy siak, widzicie, tutaj już jest ścieżka asfaltowa i ona się ciągnie już do centrum asfaltowa. Tak czy siak. No da, poza jednym miejscem jeszcze, ale to mniejsza z tym. Tak czy siak, reasumując, jest to nazwa Ciepłownia Wola. I wam opowiem na temat Ciepłowni Wola. Ciepłownia Wola powstała... Budowa się rozpoczęła w 1971 roku, a zakończyła w 1974, czyli 3 lata. Zaczęła się w październiku, skończyła we wrześniu. Okej, okay, dobra. W Ciepłowni Wola pracują trzy kotły wodne na olej opałowy i... opałowy lekki. Okej, okay, normalnie będzie. Zakład ciepłowni znajduje się przy ulicy Połczyńskiej 21 na warszawskim Bemawie. Zakład należy do spółki PGNiG Termika. No to chyba wam tego nie przetłumaczę, to chyba już zauważyliście. Tak, w roku 2014 i 2015 zmodernizowane zostały trzy istniejące kotły, wymienione części ciśnieniowe. No ale co ciekawego. Ciepłownia Wola razem z ciepłownią Kawęczyny stanowią szczytowe źródło ciepła dla Warszawy. Są one uruchamiane, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej zera. Czyli na przykład teraz. No może nie w nocy na pewno się włączają, tak? Bo wiecie, i ogólnie teraz jest włączona. A elektrownia ciepłownia Siekierki i elektrownia ciepłownia Żerań nie są w stanie zaspokoić popytu na ciepło. A, czyli kiedy tamte mają problem, to ta się włącza. Jak widzicie, ścieżka dowodowa tutaj jest zdatna, bo tak jak tu widzieliście, właśnie przejechaliśmy przez myjnię. Ale poza tym jest bardzo uroczkowa, chociaż nie powiem, że teraz jest trochę zimno, dzisiaj miałem pogrzeb, ale... No, mniejsza z tym. Jest dosyć zimno, tyle wam mogę powiedzieć z tego, co wyciągnąłem. Więcej wyciągnąłem, ale tego nie powiem. I na horyzoncie, jak widzicie, mamy Fort Wola. Część z was może już wie, że to jest dosyć ciekawy budynek, bo nie, jeżeli ktoś... Wjeżdżamy poza tym już na Wolę. Jeżeli część z was wie, to właśnie przystanek tramwajowy tutaj się nazywa Fort Wola, co jest dosyć dziwne, bo żadna galeria handlowa nie ma czegoś takiego jak Fort Wola. Ale to jest oczywiście związane z tym, że tutaj był po prostu inny fort, a ta galeria handlowa tak sprzyjała sobie taką nazwę Fort Wola, bo tutaj wcześniej był inny znajdujący się fort po naszej aktualnie prawej.
chyba lewy, no ma, nie pamiętam. Nie będę tutaj mówić. Przy okazji tutaj będzie ta tarasa, o której wam mówiłem. Tu będzie przejeżdżać tam obok pociągów taka niezła ekspresówka, która naprawdę połączy z centralną część Warszawy i skróci niektóre przejazdy. To wam powiem, jak oni ją wybudują, to będzie ciekawe, bo ona będzie łączyć nawet z Aleją Jerozolimską i będzie jechać nad Warszawa Zachodnią, obok Warszawa Zachodnią, na tym samym torowiskiem. Tak czy siak, przechodzimy właśnie do naszego Fortu Wola. Fort Wola, czynne centrum handlowe, znajdujące się na warszawskiej Woli, jak sama nazwa wskazuje. Powstało to centrum, co się zdziwiłem, na początku 2001 roku. Czyli, no, co tu dużo mówić, jest dosyć stare. Do października 2006 roku większość obiektu zajmował hipermarket. I tego nie kojarzę, tego hipermarketu. Hunted, a następnie Real już kojarzę. Który w 2016 roku został zastąpiony przez Auchan. No Reala chyba już nie mam. Powiedziałbym, że nawet na pewno go nie ma. Jeżeli gdzieś znajdziecie aktualnie, to bym się naprawdę zdziwił. Tak czy siak, w 2017 roku centrum handlowe zostało zamknięte, ponieważ było niewypłacalne, ale tego tutaj nie ma napisane. I ogólnie miało dosyć dużo problemów. Tam nikt się poza bezdomnymi i czasami mną, kiedy kupowałem sobie kartki do przygód Wiznosza, nikt kręcił się tam. Naprawdę, było puste centrum. Więc to jakieś było kino 3D sobie postawili, ale... O, słyszeliście? Czas mi się kończy na rowerze. No, miało zostać ono przebudowane, ma być zostać otwarte po przebudowie. Tam jest taki wielki napis. Do dziś jest zamknięte. A zamknięte je w 17, czyli 3 lata temu już właściwie. Miało się rozpocząć na przełomie 2018 roku i 2019. Jak widać, do dzisiaj nie stało się to. Po przebudowie ma zmienić nazwę na Galeria na Woli. W obiekcie obok dwóch głównych najemców, czyli IKEA i Auchan, tak, bo to IKEA go chce teraz przebudować. Docelowo ma powstać także około 40 lokali usługowo-handlowych, gastronomicznych. No to chyba tak jak w każdej normalnej galerii. No i tak, dochodzimy do węzłu tutaj drogowego. Część może go z was kojarzyć na pewno, bo tutaj autobusy mają czasami tylko 105 tutaj normalnie jeździ, inne autobusy to jakieś mają niezłe odjazdy. No i tak, Wolska skręca w lewo i się pojawia w prawo ulica Marcina Kasprzaka. I tak, jak widzicie tutaj ten węzeł, albo część z was może nim jeździ, to nie jest tak pięknie, że to tak cały czas będzie pięknie, jak widzicie, że... No, widzicie, że jak się jedzie od Warszawy Kasprzaka, to jedzie się dołem. Nie. Tu zostanie przebudowana już w najbliższym czasie. Tramwaje wracają na Kasprzaka, tak? Ale na całej Kasprzaka będą jechać tramwaje prosto od ronda ONZ. Będą się ciągnąć cały czas prosto środkiem drogi, aż do tego węzłu właśnie, gdzie jest Wolską. Tam nie będzie jechać Kasprzaka dołem, tak jak to teraz robi, tylko będzie połączenie Wolskie z Kasprzaka światłowe, a tramwaj pojedzie sobie dołem. Przy okazji ten tramwaj, który jedzie teraz obok cmentarzu prawosławnego, też będzie się właśnie tutaj ciągnąć po środku torowiska, nie wiem, gdzie jest, przejeżdżać na bok, tak jak jest przy reakcyjnej, i się połączy właśnie z Kasprzaka i Wolskę, tam będzie takie skrzyżowanie i na dole powstanie przystanek tramwajowy na poziomie minus 1 właśnie całego tego skrzyżowania. Jak to będzie wyglądać, nie wiem. Kiedy? Nie wiem. Miało się zacząć do końca 2019 roku, jak widzicie. No, nie ma. Właśnie o tym węźle, przy którym teraz jedziemy, miałem na myśli, no ale co tu wam dużo mogę powiedzieć. No aktualnie tego się nic tutaj nie stało, nic się nie zmieniło, no to ja nie mam nic do powiedzenia, tak? No będę szczery. Dobrze, szukamy w warszawskiej stronie. Czekajcie. Szukam, czy może znajdziemy jakiś ciekawostek nad ulicy Gidzów, ale póki co miałem z tym problem ze znalezieniem. I zaraz poszukam. Ulica Gidzów jest dosyć ciekawa postawiona, ale chyba mogę wam wysnuć tylko samemu, bo nie widzę żadnych ciekawych informacji na tej ulicy. Dobrze. Nie ma G. Szkoda. Bardzo. O, i dojechaliśmy do końca. Dziękujemy. Dobrze, co tu już mówić?
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak będziemy jechać dalej w szerz całej Warszawy i będę Wam mówić ciekawostki na temat Warszawy, oczywiście kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co tu dużo mówić, tym akcentem z Google Earth'a kończymy dzisiejszy odcinek. Cześć!